Takiego automatu do kupowania biletów komunikacji miejskiej w Krakowie jeszcze nie było. 12 takich nowoczesnych urządzeń właśnie kupiło krakowskie MPK. Będą służyć pasażerom na pętlach obsługujących linie aglomeracyjne oraz w 8 miejscowościach okalających Kraków. Ten egzemplarz już działa na pętli w Małym Płaszowie. Pasażerowie dodatkowo, poza tym, że mogą kupić bilet, każdy rodzaj biletu, będą mogli też uzyskać wiele informacji z tego dodatkowego ekranu. Boczny ekran dotykowy, umieszczony tak, żeby mogły z niego korzystać osoby z ograniczoną mobilnością, jest nowością w tego typu urządzeniu. Nowością jest też obsługa samego ekranu, podobna do tej w smartfonach. Ekran wyświetli m.in. aktualne rozkłady jazdy. Dzięki prostemu i czytelnemu menu głównemu kupowanie biletu jest jeszcze łatwiejsze. Biletomat jest przez to bardziej przyjazny dla pasażera. Tak byśmy chcieli, żeby dokładnie została odebrana. Za bilet można zapłacić gotówką. Automat wyda resztę zarówno w bilonie, jak i w banknotach. Oczywiście obsługuje także karty płatnicze. W automacie można kupić bilety jednorazowe, czasowe oraz okresowe. Tuzin nowych automatów kosztował nieco ponad 1 300 000 zł. Zakup dofinansowała Unia Europejska.